To jest podcast We Need More Space, odcinek 17. W tym odcinku moim gościem jest Marcin Stolarski, inżynier, który wyjechał do Nowej Zelandii, aby pracować w jednym z najciekawszych prywatnych startupów rakietowych na świecie, firmie Rocket Lab. Buduje ona i wystrzeliwuje rakietę Electron, a teraz także odpaliła platformę satelitarną Photon. Tempo działania i innowacyjność produktów Rocket Lab wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Do firmy przylgnęła już łatka małego SpaceX. Co Marcin robi w Rocket Lab? Jak się tam znalazł? Czym zajmował się do tej pory w Polsce? Czy trzeba być świetnym studentem, aby potem zostać znakomitym inżynierem kosmicznym? Co Marcin radzi młodym pasjonatom eksploracji kosmosu, którzy chcieliby pracować w jednej z najbardziej innowacyjnych firm rakietowych na świecie? O tym dowiesz się z tego odcinka podcastu We Need More Space. Cześć Marcin, witaj We Need More Space podcast. Proszę przedstaw się, powiedz co robisz, gdzie jesteś i jaki masz związek z kosmosem. Cześć, nazywam się Marcin Stolarski, jestem doktorem, inżynierem w telekomunikacji. Zajmuję się telekomunikacją na statkach kosmicznych, a może rakietach. W tej chwili pracuję w firmie Rocket Lab w Nowej Zelandii. Powiedz proszę dla osób, które nigdy nie słyszały jeszcze o firmie Rocket Lab, a szczególnie o tym, że jest w Nowej Zelandii, czym dokładnie ta firma się zajmuje, jaką rakietę robi i dlaczego ona jest, czym się różni od konkurencji, dlaczego jest taka wyjątkowa? No więc na pewno ludzie wiedzą, co to jest SpaceX i to jest Elon Musk. To jest największa firma prywatna kosmiczna na świecie, i która strzela swoje rakiety. I drugą prywatną firmą, w takim znaczeniu, że po prostu jest całkowicie prywatna, a nie jest na przykład udziałem jakiegoś tam państwa, tak jak na przykład Airbus, to jest właśnie firma Rocket Lab. Rocket Lab jest firmą, która jest dużo, dużo mniejszą niż SpaceX. Niemniej jest to tak samo firma amerykańska, chociaż została założona w Nowej Zelandii i zajmuje się budowaniem dość małych rakiet. Mówimy dość małych, ponieważ te rakiety to są takie czarne rakiety mniej więcej wielkości około 20 metrów i potrafią one wynieść w kosmos ładunek mniej więcej o wadze do 200 kg, tam może w zależności co od orbity, czasami jest to więcej, czasami jest to mniej, ale powiedzmy średnio to jest 200 kg, to może być jeden satelita, to może być kilka mniejszych satelitów. Co istotne, jeśli jest to jakby przewidziane takie wyszukanie takiej niszy rynkowej, ponieważ duże rakiety właśnie typu właśnie te, które są budowane przez Elona Muska, czyli to jest Falcon, czy Falcon Heavy, zajmują się wnoszeniem ładunków dużych. Dużych mówimy na przykład, Falcon wynosi mniej więcej samochód, tak, a Falcon Heavy jest w stanie wynieść, chociaż tam wyniósł samochód, tak naprawdę jest w stanie wynieść autobus w kosmos. To jest jakby tego typu, mówimy o takiej skali wielkości, no to Rocket Lab wynosi urządzenia wielkości powiedzmy pralki. I istotne jest to, że jeżeli ktoś ma satelitę wielkości pralki, to jeżeli chciałby skorzystać z dużej rakiety, to niestety kupienie takiej rakiety do wyniesienia pralki jest bardzo drogie. Więc często się dzieli ten start na kilka mniejszych satelitów, bądź na przykład leci duży satelita i dodatkowo kilka mniejszych, no i wtedy te mniejsze satelity nie decydują, gdzie tak naprawdę lecą, bo tylko główny ładunek decyduje na jaką orbitę, kiedy to się leci i tak dalej. W przypadku Rocket Lab właśnie ma się szansę, mając satelitę około 200 kg, bycia głównym ładunkiem, czyli to ten ładunek decyduje o tym, gdzie się leci, na jaką orbitę, kiedy się leci. Jeżeli na przykład mamy jakieś opóźnienia, to rakieta po prostu czeka, bo to jest twoja rakieta, którą właśnie kupiłeś, a dokładnie decydujesz sobie, gdzie lecisz, a jeśli na przykład masz jakąś misję, która wymaga wyjątkowego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ładunek, to możesz sobie na przykład zażyczyć, że lecisz sam, tak, że żaden inny zespół w ogóle nie się zbliży do twojego satelity, bo twój satelita jest na przykład, należy do jakiejś na przykład tajnej agencji kosmicznej, czy tam tajnej szpiegowskiej agencji, na przykład amerykańskiej, tak? Więc tak to, tak
to wygląda. I dodatkowo jeszcze jest to, że Rocket Lab ma dużą częstość startów. Mówimy tutaj w tej chwili, że strzelamy około 12 rakiet rocznie, czyli co miesiąc strzelamy rakietę, natomiast plany są cały czas, żeby zwiększyć tą częstotliwość. Mamy trzy wyrzutnie, tak naprawdę jest jedna główna, którą mamy w Nowej Zelandii, na takim półwyspie, to się nazywa... Och, i teraz mi wypadło z głowy. Machia, tak, nie wiem, czy tak się wymawia. Więc Machia to jest właśnie miejsce, gdzie mamy pierwsze nasze miejsce, gdzie strzelamy rakiety. Tam mamy też drugą wyrzutnię, która jest w tej chwili w trakcie budowy oraz trzecia, która jest już skończona, a w zasadzie to jest druga, bo mamy pierwszą, tak, pierwszą jest Machi, drugą mamy w Stanach Zjednoczonych, na takiej jednej wyspie, której nazwy teraz czy też nie powiem. O tak, właśnie tak, Wyspa Wallops. I trzecia jest to właśnie wyrzutnia z powrotem właśnie w Machi, która jest tam zaraz obok pierwszej wyrzutni. I no, chodzi o to, żeby po prostu można było bardzo szybko takie satelity budować, czy tam, jeżeli ktoś ma wreszcie satelitę, żeby można było bardzo szybko zaoferować mu start i szybkie wyniesienie w kosmos. I to jest właśnie główna zaleta właśnie tutaj działania firmy Rocket Lab. Okej, a czym się charakteryzuje rakieta Electron? Bo ona też ma tutaj, jest napakowana różnymi ciekawymi rozwiązaniami. To znaczy, rakieta jak rakieta. Jedną z głównych jakby różnic między tej rakiety a innym jest tak, że jest przede wszystkim mniejsza. Jest zbudowana z włókna węglowego. Jest w zasadzie w większości z włókna węglowego, więc dzięki czemu cała konstrukcja jest dużo lżejsza. A jest napędzana na benzynę plus ciekły tlen. Tlen, tak. I jako taką ciekawostkę, którą właśnie chyba jest rzadko spotykana, jeżeli to nie jest w ogóle jedyne takie zastosowanie, to jest to, że do pompowania paliwa ze zbiorników do silników jest używana elektropompa, czyli bo w zwykłych rakietach jest tak, że jak silnik pracuje, to on ma taką turbinę, która jednocześnie zasysa paliwo ze zbiorników i efekt jest taki, że trzeba część jakby tego odrzutu zużyć na właśnie na pracę turbiny. Tutaj działamy trochę inaczej, po prostu mamy pakiet baterii, mamy elektryczną pompę, która po prostu pompuje to paliwo. No i dzięki temu jest inaczej, tak? Jest trochę bardziej efektywnie, dużo łatwiej jest to jakby kontrolować, moim zdaniem, i dużo prostsza jest to konstrukcja. Okej, to Marcin, widzę, że ty tutaj oczywiście jesteś w tej frakcji satelitarnej, dlatego rakieta jak rakieta, byle tego satelitę wyniosła na dobrą orbitę. Wiesz co, to trochę jest inaczej, znaczy, bo jak byłem w Polsce, no to każdy satelita to był, wiesz, to po prostu był celebrycja, człowiek widział wszystko na ten temat. Tutaj zmiany i jakby ilość rzeczy, które się dzieją wokół mnie, jest tak ogromna, że ja w zasadzie nie ogarniam tego po prostu, bo jak nawet bym się czegoś nauczył, to za rok ta wiedza byłaby w zasadzie bezużyteczna, bo już mogłaby się ileś rzeczy zmienić. Ponieważ ja się zajmuję telekomunikacją, to na mojej głowie jest to, żeby wszystkie systemy radiowe działały na takiej rakiecie dobrze, czy satelitach, które tam wysyłam i tak dalej. I jakby moją rolą jest to, żeby właśnie, żeby to wszystko działało. A jak rakieta działa, to jest dla mnie to urządzenie, które przy okazji obsługuję. I oczywiście znam zespoły, które się zajmują właśnie tymi rakietami, które tam właśnie produkują silniki, które właśnie zajmują się tworzeniem właśnie tych całych konstrukcji z włókien węglowych. Właśnie mam taki wielki laboratorium, mamy takiego wielkiego robota, którym na przykład jak już mamy gotową rakietę, to on po prostu wycina otwory w tej właśnie tej konstrukcji, żeby to było nie ręcznie, tylko właśnie automatycznie taka wezarka CNC, tylko do rakiet, więc jest to ogromna konstrukcja, więc tych jakby tematów jest bardzo dużo i naprawdę ciężko jest jakby wszystko ogarnąć, dlatego mówię, że jest to urządzenie. No i przy okazji trochę też tak, wiesz, pamiętam, że pierwszą rakietę, czy drugą rakietę bardzo używałem, ale jak masz 12 startów w roku, to zaczynasz tak przychodzić do tego, no jest to kolejna rakieta, którą trzeba wystrzelić. Mhm. Czyli ja patrzę na to, wiesz, z punktu widzenia jakiegoś pasjonata kosmosu, który słyszał o Rocket Lab nie jeden raz i o Elektronie, no i z mojej perspektywy wydaje się to naprawdę innowacyjną rakietą, między innymi ze względu na te elektrycznie napędzane turbopompy i to jest takie wow. I jak teraz z tobą rozmawiam, rakieta i tak dalej, więc jakby tu jest ta różnica chyba. No, należy,
To jest też to jakby kolejna rzecz, która jakby różni się jakby Polska z tutaj a Nową Zelandią, a w zasadzie Rocket Lab, bo jakby należy pamiętać, że Rocket Lab jest firmą amerykańską, a nie nowozelandzką. Jest, jej szef jest nowozelandczykiem, ale mimo wszystko cała firma i jakby zarząd jest właśnie amerykański. I po prostu w tej firmie się dzieją tak szybko rzeczy, że na przykład jakbyś mnie zapytał, co będziemy robili za rok, to ja nie jestem przekonany, co będziemy robić za rok, bo potrafimy tutaj w ciągu roku zaprojektować całe platformy satelitarne i tym podobne. Nie wiem, na przykład jakiś czas temu, rok temu żeśmy ogłaszali, że będziemy projektowali platformę satelitarną Foton, a teraz taka platforma już lata w kosmosie. W Polsce taki projekt to byłby na dzień dobry 3 lata, żeby w ogóle go ogarnąć, zbudować coś i jak w 3 lata by się dało coś wysłać w kosmos, to było po prostu, wiesz, celebrycja. A tutaj po prostu ciurkiem, tak? I to, pamiętam, się śmiałem właśnie, że mamy takie spotkania właśnie co tydzień w różnych zespołach, właśnie o różnych godzinach. No i byłem bardzo zdziwiony w momencie, kiedy właśnie został wystrzelony elektron, właśnie ta platforma, właśnie ten foton, i kiedy spotkania nie było, a ja się zapytałem, dlaczego nie ma spotkania? Ja mówię, no bo już poleciał, tak? To już się inny zespół tym zajmuje, nie nasz zespół projektujący, prawda? A my się cieszymy, że mamy wolne okienko w kalendarzu, bo może już coś nowego tam upchać, nie? I to jest po prostu zupełnie inna perspektywa. Ale to mi bardzo przypomina to wszystko, co wiem o SpaceXie i podejściu tej firmy też w takim... wziętym z podejścia takich zaczerpniętego z IT, robiącego software, tak? Po prostu jak Elon Musk wcześniej robił PayPala, tak? Czyli produkty po prostu software online tak naprawdę, i tam po prostu w takim typowym software'owym IT to po prostu jakby nie ma absolutnie sensu planować na dalej niż rok, bo po prostu to się wszystko może tak wywrócić i tak zmienić, rynek się może zmienić, twoje pomysły i tak dalej. I tam jest to chyba tak bardzo dynamicznie robione i wydaje mi się, że właśnie to Elon Musk przeniósł do SpaceXa i widzę, że tutaj po prostu podejście Rocket Lab jest też bardzo podobne. Tak, no należy pamiętać, że firma Rocket Lab 3 lata temu w zasadzie nie istniała, tak? Znaczy to była jakaś mała firma, która budowała jakieś takie rakietki, które można spotkać na przykład w Polsce, właśnie typu Bursztyn, czy tam właśnie czy Bigos, takie właśnie rakiety w Polsce. No to mniej więcej 3 lata temu mniej więcej tak wygląda firma Rocket Lab. A w tym roku ma już 12 czy tam 14, przepraszam, startów, z czego 13 czy 12 było jakby wniosło satelity. Pierwszy był to lot testowy, który został jakby specjalnie zatrzymany. No i mieliśmy 13 lot, któryśmy się wiemy, że to jest 12.9999, który niestety nie doleciał do kosmosu i żeśmy utracili misję. A powiedz mi, dlaczego firma, która zajmuje się konstrukcją i wystrzeliwaniem rakiet, dostarczaniem ładunków na orbitę, nagle zaczęła tworzyć również satelity? Wiesz co, to jest taki dość całkiem fajny pomysł. Chodzi o to, że rakieta składa się z 3 części zwykle. Większość rakiet się składa z 3 części. Jest to pierwszy stopień, ogromny i dość kosztowny, który wielkim wysiłkiem w zasadzie wynosi 2., 3 stopień powyżej atmosfery. A drugi stopień to jest ten stopień, który powoduje, że rakieta wychodzi w zasadzie w kosmos i wchodzi na orbitę, a 3. stopień służy do tego, żeby tą orbitę ukształtować w postaci właśnie takiej orbity kołowej. I do tego są używane 3 stopnie. No i na 3. stopniu zainstalowany jest satelita, który zostaje wyniesiony w kosmos, i do tej pory Rocket Lab robił w ten sposób, że 3. stopień po prostu wykonywał potem obrót, włączał silnik deorbitujący i spalał ten 3. stopień w atmosferze. No i ktoś stwierdził w zasadzie, skoro już ten stopień jest w kosmosie i tam w zasadzie jest cała elektronika do zarządzania i tak dalej, dlaczego jakby nie zmienić tego stopnia w pełnoprawną platformę satelitarną? Bo tam już w zasadzie wszystko jest. No i nie jest to takie oczywiste, że wszystko jest, bo inaczej się projektuje 3. stopień, kiedy ma on wynosić satelity, podziałać kilka godzin i może się wyłączyć. Na przykład nie ma takich stopień paneli słonecznych, a inaczej, kiedy się projektuje platformę satelitarną, kiedy na przykład musisz mieć panele słoneczne, musisz mieć jakiś system orientacji,
nie tylko na przykład za pomocą silniczków na tak na RC, czy na silniczku na gaz, na zimny gaz, tylko musisz mieć na przykład jakieś koła reakcyjne. Jest mimo wszystko trochę inaczej, ale suma summarum tak naprawdę jest to podobna jakby ilość masy, którą musisz zebrać na pokład. Więc pomysł jest taki, że w takim razie zacznijmy wynosić te satelity za pomocą w zasadzie czegoś, co się nazywa platforma satelitarna, a być może też znajdą się klienci, którzy nie będą chcieli wynosić same satelity, tylko przyjdą z gotowym payloadem. I teraz sobie wyobraź, że masz jakiś startup, który na przykład buduje sobie, nie wiem, teleskop kosmiczny do robienia zdjęć ziemskich, albo na przykład jakiś radar, który miałby na przykład robić, nie wiem, zdjęcia saroskie Ziemi. No i ten startup musi, ma na przykład technologię, musi pokazać, zademonstrować jakby, jak ta technologia działa, jeżeli chce zdobyć sobie pieniądze od sponsorów. Mówimy tu na przykład, żeby zdobyć, nie wiem, finansowanie na poziomie, nie wiem, 50 milionów, 100 milionów. To taki sponsorzy nie wyłożą pieniędzy na piękne obrazki i obiecanki, tylko trzeba zrobić projekt, pokazać, że tu jakiś demonstrator tak zwany. No i w normalnym układzie to zbudowanie całej platformy, ogarnięcie platformy, zbudowanie satelity to jest, lekko mówiąc, 2 lata przygotowywania czegoś takiego projektu i potem wysłanie tego w kosmos, pokazanie. I wiesz, no, wiele startupów przez 2 lata to może szybko upaść po prostu, jeżeli nie będzie miało dobrego finansowania. A teraz taki Rocket Lab mówi, słuchajcie, macie payload działający, przyklejcie go do naszej rakiety, prawda? Podłączcie do naszego komputera, strzelamy to za 3 miesiące i patrzymy, czy działa, nie? I efekt jest taki, że taka firma, taki startup może w ciągu 3 miesięcy pokazać, jak działa na przykład właśnie dane rozwiązanie, no i poprosić, zapytać się, kto chciałby ewentualnie wesprzeć taki startup, właśnie wejść w niego swoimi udziałami, żeby na przykład zbudować konstelację takich radarów albo tych kamer, czy cokolwiek ludzie chcieliby sobie tam wnieść w kosmos. My polega na tym, żeby zrobić to szybko, i żeby zrobić to, polecieć w takie miejsce, gdzie się trzeba to zrobić. I kolejna rzecz, firma, która ma taki payload, nie musi się martwić platformę, tak? To już jest nasza robota, która używa sprawdzonej platformy, którą zakładasz, przypinasz i lecisz. Okej, w teorii wszystko brzmi super i w tej chwili był pierwszy test tej platformy, tego Kickstage'a, czyli trzeciego stopnia zamienionego w satelitę, tak? Tak, no do Kickstage żeśmy mówili właśnie o, to wtedy był ten stopień, który się po prostu był tylko z bateriami i on tylko służy do wnoszenia satelitów w kosmos. Teraz trzeci stopień nazywa się Foton i ma normalnie panele słoneczne, robi zdjęcia, a przy okazji został wykorzystany do wyniesienia w kosmos normalnego satelity. No i on w tej chwili sobie, to jest nasz demonstrator, my sobie na nim testujemy nasze rozwiązania, ale każdy w zasadzie kolejny start prawdopodobnie będzie zawierał taką platformę. To już jakby zależy od firmy, którą platformę będziemy wykorzystywali tutaj do tego wszystkiego. A jaka jest twoja rola w Rocket Lab? Czym dokładnie się zajmujesz i jakbyś tu mógł opowiedzieć troszeczkę dokładniej? Wiesz co, oficjalnie chyba mój tytuł jest taki, że jestem głównym konstruktorem systemów komunikacyjnych, jakoś tak to się chyba nazywa. I generalnie, jeśli mamy jakikolwiek nowy system, albo na przykład zmieniamy parametry poprzedniego systemu, na przykład, żeby poprawić jego jakieś tam działanie, no to najczęściej ja się zajmuję właśnie albo tego projektowaniem, albo zbudowaniem tego kawałka. Należy też pamiętać, że nie jestem tam sam. Nasz zespół radiowy to jest kilka osób i każdy na przykład są osoby, które są bardziej odpowiedzialne na przykład za opiekę nad stacjami naziemnymi, są osoby, które jest szef na przykład, który wszystko musi ogarnąć nasz. Ja się na przykład zajmuję właśnie projektowaniem nowych systemów, przeprowadzeniem różnych symulacji, jak to będzie działać, zaprojektowaniem, wybraniem na przykład określonych komponentów, które będziemy tam wykorzystywać, a potem na przykład sprawdzenia tego wszystkiego, jak to będzie działać, prawda, i w ten sposób. No i tu mówimy o różnych systemach, nie? Czyli właśnie zarówno w samej rakiecie, jak na przykład tutaj systemów, które są wykorzystywane przy pierwszym stopniu właśnie do jego potem odzysku, jakie właśnie na przykład system komunikacji właśnie na fotonie tym, który w tej chwili lata, czy nowym fotonie, który się nazywa foton interplanetary, który będzie służył do latania na Księżyc i inne planety. Właśnie wspomniałeś dokładnie o czymś, o czym koniecznie chciałem się ciebie zapytać. Jak to jest możliwe, że
taka no stosunkowo mała rakieta, która może te wynieść na niską orbitę te chyba 200 kg, tak? Jak jest w stanie po prostu wynieść jakieś ładunki na Księżyc albo na jakieś misje interplanetarne? Wiesz co, no to jakby to też jakby nie jest moja rola. Nie? To mamy zespół, który się jakby właśnie zrobi sobie symulację i przykłada do wzoru Ciołkowskiego czy tam innego jakiejś ten analizy i mówi, nie? A generalnie myk polega na tym, że to nowa platforma, ta Photonic Planetary, część miejsca na ładunek zamienia po prostu na większe zbiorniki na paliwo, jest trochę większy silnik, właśnie żeby uzyskać większe delta V, czyli właśnie większą prędkość. Do tego musimy dobrać sobie odpowiednią trajektorię, tak żeby właśnie było to jak najbardziej oszczędne. No i kiedy to? Jakoś tak na początku, w pierwszym czy drugim kwartale następnego roku mamy pierwszy właśnie lot w kierunku Księżyca, gdzie będziemy wynosili taką misję, co się nazywa, żebym się tu nie skłamał, Capstone. Firma Capstone, czy nie firma, tylko to jest chyba firma, to jest misja NASA właśnie na Księżyc. Można sobie poczytać w internecie. Okej, okay, super. A powiedz mi, jak to się stało, że trafiłeś do tego Rocket Labu i czy to jest, czy Nowa Zelandia to już jest chyba jakimś absolutnie najdalszą placówką możliwą do pracy dla inżyniera, już dalej to już tylko jest na Księżycu baza chyba. Wiesz co, no, to w sumie jest dość ciekawe. Znaczy, jakiś czas temu stwierdziłem, że rozwój w Polsce jest trochę za wolny i stwierdziłem, że trzeba się poszukać gdzieś jakby w kraju, w którym jakby, jakby jest większy ten rynek finansowy, jest więcej wydanych pieniędzy i jakby te satelity są większe, starty są częstsze, jakby jest dostęp bezpośrednio do jakby najnowszych rozwiązań. I tutaj zarówno się zainteresowałem właśnie pojechaniem do na przykład do ESY, ale też i obserwowałem sobie właśnie taki startujący startup właśnie w postaci takiego Rocket Lab w Nowej Zelandii. A jakby nie było istotne dla mnie, gdzie to do końca jest, ważne właśnie, żeby tam były satelity, rakiety, stacje naziemne i tym podobne. Jakby miejsce było jakby dla mnie zupełnie drugorzędną sprawą. I powiem, że próbowałem przed kilka razy dostać się do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale generalnie słabo mi tam szło z tego względu, że wychodziło na to, że technologia, jaką stosowaliśmy w Polsce, była jakby nieadekwatna do tego, która stosują takie kraje jak Francja, czy nie wiem, czy Niemcy i tym podobne. Jakby rozwój jest tam zupełnie na innym poziomie. Są zupełnie inne zabawki, którym się tam... No to taki najlepszy przykład jest taki, że dwa polskie satelity, któreśmy tutaj się chwalili, Bright 1 i Bright 2, Lemy i Heweliusz, to ich wysłanie w kosmos kosztowało coś około 16 milionów złotych, czy to jest około 4 milionów euro, tak, jeśli dobrze pamiętam. A normalny duży satelita, taki, nie wiem, właśnie wysyłany na przykład rakietą Ariane 5, kosztuje jakieś 250 milionów euro, rakieta kosztuje 200 milionów euro, czyli cała misja jest za pół miliarda euro, czyli jakieś 2 miliardy złotych. No to wychodzi na to, że polskie dwa satelity to jest 0,7% takiej normalnej dużej misji. I to się rozkłada na wszystko, na to, jak zbudowane stacje naziemne, jakie jest sprzęt używany w stacji naziemnej, jakie są właśnie urządzenia, jakie są transceivery, no, to jest zupełnie inny świat. I efekt jest taki właśnie, że na przykład jakbym był, nie wiem, osobą, która się zajmuje elektroniką i budowaniem komputerów pokładowych, na przykład w Centrum Badań Kosmicznych ma jakby doświadczenie w różnych misjach kosmicznych, czy zasilacze, czy te, no to tutaj by był poziom jakby odpowiednio rozwinięty. Jeżeli chodzi o telekomunikację, w Polsce mamy totalną piaskownicę i jest po prostu koszmar pod tym względem. Ale okazuje się, że firma w Nowej Zelandii jest na takim dalekim, rzeknę, zadupiu, że na przykład ludzie z takich krajów jak Francja i tak dalej niekoniecznie chcą się tam wybierać, tak? Bo to jednak jest na końcu świata. I jak przekazałem swoje dossier, tak? No to szefostwo stwierdziło, że w sumie spróbuję, tak?
zobaczymy, co taki właśnie doktor z Polski, który tutaj zbudował parę satelitów, kiplatów, prawda, jest w stanie to jak garnąć, może się zrobić. No i z tego, co pamiętam, to mój szef na początku spodziewał się zupełnie czegoś innego, a teraz co więcej jest tak, że, po prostu, że mam swój komputer z monitorami i w zasadzie mówią, Marcin, ty nie rób kabelków, nie rób jakichś rzeczy, tylko rób swoje, tak, bo twoje roboty nie za bardzo inne osoby są w stanie robić, tak. Czyli jakby miałem okazję się bardzo szybko rozwinąć w tym, co tam robi, o szczegółów nie mogę bardzo powiedzieć, ale generalnie jakby tempo rozwoju jest takie, że po prostu, że ja po prostu przecieram oczy ze zdumienia. No. To jest, no mówię, najlepszym takim przykładem tego jest to, że w Polsce jakieś 3 lata temu żeśmy ogłaszali właśnie projekt HyperSat, platformę satelitarną. No i ta platforma satelitarna powstaje powoli, ale dzieje się to bardzo powoli. Z tego względu właśnie, że w Polsce finansowanie, te kierunki na to wszystko jest jakoś tak strasznie rozmyte. Rocket Lab? Rok temu żeśmy zaproponowali platformę i ta platforma już lata w kosmosie, tak? Więc jest zupełnie inna skala właśnie rozwoju. Przepraszam, i żeby tutaj tą timeline po prostu tych wydarzeń jakby ustawić, uporządkować, jak przychodziłeś do firmy, to jeszcze nie było planów tej platformy satelitarnej? Nie, nic nie było w zasadzie. Okej, okay. Jak ja się dowiedziałem o tym, że pracujesz właśnie dla Rocket Labu, a jakby kojarzyłem cię wcześniej, więc mówię, i teraz były te starty właśnie Fotona, to mówię, zatrudnili go po to, a tu się okazuje, że to było jeszcze wcześniej i po prostu jakby to powstało na twoich oczach. Tak. I też na przykład o ile w Kreotechu pełniłem funkcję inżynier systemowego, czyli jakby musiałem ogarnąć wszystkie jakby tematy, to tutaj się zajmuję tylko systemami komunikacji, tak? Jakby już nie interesuję się komputerem pokładowym, zasilaniem, systemem orientacji i tak dalej. To wszystko jakby jest, wiem czasami jak się urządzenia nazywają, albo jak się z nimi skomunikować, bo mamy jakieś wspólne interfejsy, natomiast jakby nie wnikam już w nie bezpośrednio. Po prostu skupiam się jakby na swojej robocie. To jest taki niewiele osób jest jakby zdolnych do tego, żeby na przykład zrobić krok wstecz, no bo teoretycznie jest jakby degradacja, że z funkcji kierowniczej stają się po prostu inżynierem, ale jednocześnie mój rozwój na poziomie inżynierskim po prostu jest ogromny. Jest po prostu ogromny i jestem bardzo z tego zadowolony, tak? Że jakby wychodzę z pracy po prostu taki wyrzuty i z bolącym tyłkiem, prawda, bo aż się nie mogę oderwać od komputera i od fotela. Mhm. To jest oczywiście podcast, program raczej o kosmosie, a nie, to nie jest podcast może podróżniczy, ale no muszę zadać to pytanie po prostu, no jak się żyje w Nowej Zelandii? Jakie są, nie wiem, bo to wydaje się naprawdę bardzo, bardzo egzotyczne, tak jak pewnie wiele osób było oczywiście, nie wiem, gdzieś tam po Europie jeździło, było w Stanach, to jednak Nowa Zelandia i praca tam? Są... Trochę wiem na ten temat, trochę nie wiem. Z tego względu nie wiem, bo jak tu przyjechałem, przywiozłem, bo mniej więcej start mój był taki, że po prostu przyjechałem tutaj na miejsce, sprawdziłem, czy da się żyć w firmie, bo zawsze, wiesz, jest różnica od PR-u i front-endu, od back-endu, prawda, i może się okazać, że na przykład masz szefa diabła, który cię po prostu zamorduje. Jak stwierdziłem, że jest po prostu super, jest lepiej po prostu niż się tego spodziewałem, to po prostu wróciłem po prostu po 3 miesiącach, po okresie próbnym, spakowałem żonę, dziecko, przylecieliśmy tutaj, tu w międzyczasie urodziła się jeszcze droga moja córka, a ja generalnie żyję po prostu w przedszkolu w domu, tak, więc my za bardzo nie możemy jeszcze jakieś podróżować i podobnym, co najwyżej tutaj w okolicy Auckland jeździmy sobie, gdzieś tam oglądamy sobie jakieś tam widoki, no chyba, że mamy jakieś tam wsparcie, jakieś misji, to wtedy ja gdzieś tam wyjeżdżam, no ale generalnie Nowa Zelandia to jest takie miejsce, gdzie masz dookoła, masz wszędzie plaże, one są albo piaskowe, albo takie kamieniste, w zależności od tego, którą sobie plażę wybierzesz. A jak jeździsz do pracy na przykład sobie wzdłuż takiej właśnie, taką ścieżkę ma właśnie wzdłuż plaży, to no, wiesz, normalnie to człowiek jeździ na wakacje, żeby w takie miejsca, prawda, i płaci za to, a nie, że jedziesz i jeszcze ci płacą za to, że właśnie że sobie codziennie takimi trasami poruszasz się, więc jakby tutaj widoki są niesamowite, nie? A zobaczymy, jak będzie, jak opuścimy miasto, tak, no bo na razie mieszkam w mieście, tak, w miejscu, gdzie jest połowa populacji, w ogóle połowa ludzi z tego kraju,
prostu mieszka w jednym mieście i dopiero jak wyjada, to pewnie gdzieś zażyje jakby tych przestrzeni wolnej w ogóle, dziczy, małych ludzi i podobne. Z rzeczy, które są inne i dziwne i takie ciężko się do nich przystosować, to jest tak, że jesteśmy na półkuli południowej. A to znaczy, że teraz właśnie kończy mi się zima i powoli wchodzi wiosna. Tak jak w Polsce właśnie kończyło się lato i tak dalej. Trzeba się przestawić na to właśnie, że grudzień to jest właśnie środek lata. Właśnie jak jest gwiazdka, to wtedy jest na przykład wyjazd na urlop na 2 tygodnie właśnie, bo to jest środek właśnie wakacji, prawda, i wtedy wszyscy wjeżdżają na jakieś właśnie opalać się i tym podobnym. W południe słońce jest na północy. Dużym problemem jest umawianie się z resztą świata, na przykład wiesz, z Polską, no bo właśnie się żyje w przesunięciu, teraz jest przesunięcie 10 godzin, potem jak będzie zmiana czasu, to będzie przesunięcie 12 godzin, czyli wszystkie rzeczy w zasadzie przy jakiejś telekonferencji dzieje się albo rano, albo wieczorem. No dlatego ja tutaj piję poranną kawę, a 10 jest rano u mnie, tak? A u mnie jest 8 wieczorem, prawda, i zaraz jeszcze żona będzie chciała jakąś kolację i idziemy spać, tak. Z kolejnych rzeczy, które są właśnie takie, do których trzeba się na przykład przystosować, to jest właśnie te odwrócone pory roku, więc kiedy my jesteśmy w pełnym trybie, prawda, żeby tu coś budować, to musimy pamiętać, że jeżeli złożymy jakieś zamówienie na jakiejś części, nie wiem, do Europy, to jak wyślemy maila na przykład gdzieś tam w lipcu, to może się okazać, że dopiero we wrześniu dostaniemy odpowiedź, tak? Bo wszyscy poszli na wakacje i w ogóle i tam i fabryki są zamknięte. I to na przykład dotyczy Francji, tak? Francja jest po prostu chyba na sierpień, po prostu nieczynna jest po prostu. Ten kraj po prostu jest nieczynny. Ja mieszkałem 7 lat w Hiszpanii i tak dokładnie jest. Sierpień jest po prostu martwy. Generalnie nawet pracodawcy właściwie czasami zmuszają cię, żebyś poszedł na urlop właśnie wtedy, kiedy wszyscy idą na urlop i są firmy, sklepy po prostu zamykane i po prostu wszyscy są na urlopach. Tak, więc to jest właśnie, takie właśnie rzeczy są tutaj jakby inne. Są, na przykład musiałem się nauczyć zupełnie nowych sklepów, bo są jakby zupełnie inaczej pomieszane. Właśnie na przykład, że nie ma na przykład takiego sklepu, jak nie wiem, na przykład mamy Auchan w Polsce, tylko jest na przykład sklep tylko na przykład z jedzeniem, albo jest na przykład sklep tylko z jakimś takim wszystkim tym, co masz w Auchan, ale nie jedzenie. Ale na przykład z rzeczy, na przykład przypominam, że sklepu, który mnie najbardziej zdziwił, to był na przykład sklep meblowo-fortepianowy. Że meble, wiesz, kanapy i fortepiany były w jednym sklepie, jakby coś tam. No, najwyraźniej tylko fortepiany są też traktowane jako część mebli, albo coś tam, są też takie właśnie, wiesz, miksy. Okej. I w Nowej Zelandii ruch jest lewostronny, tak? Tak, ruch jest lewostronny, to szybko się daje się do tego przyzwyczaić. Teraz właśnie musimy zdać egzamin, bo się niestety okazuje, że żeby tutaj zrobić konwersję polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie, to trzeba zdać egzaminy, bo jesteśmy traktowani jako trzeci świat, zupełnie inaczej niż na przykład Anglia, Francja, Niemcy, czy cała inna stara Unia Europejska, gdzie po prostu oni przychodzą ze swoim kwitem i się po prostu wymienia bez niczego. A my niestety musimy tutaj zdać egzaminy. No i teraz jeszcze przez powodu COVID-19 mamy po prostu taki problem, że ponieważ granice są zamknięte, to nie możemy w ogóle wyjechać z kraju, bo jakbyśmy wyjechali, to byśmy nie wjechali, po prostu, bo nasze wizy na przykład nie pozwalają na przykład na wjazd. Dopiero na przykład tylko cytizeni, czyli Nowozelandczycy oraz ludzie, którzy mają wizę rezydencką, mogą jakby bez problemu wjechać. Tropiąc motywy polskie w Nowej Zelandii i w Rocket Labie, oprócz Marcina Stolarskiego, no to jeśli przejrzy się specyfikację techniczną rakiety Elektron i tych wszystkich stopni, to dostrzeże się taką nazwę dla silnika trzeciego stopnia, czy też drugiego, Kiri. Skąd wzięła się ta nazwa? Wiesz co, jest to jakby taka tradycja w firmie, że wszystkie systemy mają jakieś nazwy uczonych. I właśnie to są różni uczeni. Właśnie akurat silnik trafił tak, że został wybrany właśnie Marie Curie. Obawiam się niestety, że Maria Curie nie jest znana jako Maria Curie Skłodowska tutaj. Jest po prostu Maria Curie. I jak na przykład mówię, na przykład dlaczego nie Skłodowska, coś tam, to ludzie to w ogóle tak, ale kto to jest Skłodowska?
Więc to niestety nie jest tak pięknie właśnie, że my tak sobie się wiemy. Po prostu Maria Curie jest po prostu Maria Curie rozpoznawana na świecie. No i tak akurat trafiło się. Ale na przykład z takich ciekawostek mógłbym powiedzieć, na przykład, że jeden z modułów software'owych, programowych, na przykład ma nazwę Sheldon. Jeżeli ktoś kojarzy Big Bang Theory, to tam jest taki... postać fikcyjna po prostu takiego szalonego naukowca właśnie ten, no, więc jakby każdy naukowiec pod tą kategorię podchodzi. Mhm. Ale akurat tutaj ostatnio zrobiłem sobie maraton właśnie Big Bang Theory i akurat Sheldon on bardzo dobrze wie, że Madame Curie była Polką i tam było w jednym odcinku były takie te szarady, tak, po prostu odgadywanie jakichś tam, już nie pamiętam, jakichś haseł i tak dalej i wtedy właśnie Sheldon właśnie tutaj popisywał się swoją erudycją i tutaj było nawiązanie do Kopernika, nawiązanie do Madame Curie i tak dalej. Tak, pamiętam właśnie, że coś takiego właśnie, bo robili te kalambury chyba. Kalambury, tak. Ale Sheldon jest po prostu dokładny do bólu, tak, więc on jakby, każdy szczegół jest dla niego istotny. No. Tak. To jest taka postać właśnie. No dobrze, wracając tak jeszcze troszeczkę do przeszłości, bo to nie jest tak, że właśnie któregoś dnia obudziłeś się i postanowiłeś, ja to tutaj chcę w takim innowacyjnej firmie kosmicznej pracować i tak po prostu pstryknąłeś palcami, znalazłeś się w Nowej Zelandii, więc wcześniej jeszcze pracowałeś w Centrum Badań Kosmicznych i w firmie Creotech. Czym się tam zajmowałeś i jaka była twoja droga od studiów do teraz? Wiesz co, to ja może w ogóle opowiem taką całą historię, w ogóle jak to się stało, że w ogóle poszedłem do kosmosu. O. Bo jak byłem na studiach, to ja w ogóle byłem człowiekiem, który był kiedyś na studiach dziennych, został skreślony z tych studiów, dwa razy wyleciałem z dziennych studiów. Więc ale na jakich kierunkach? Na tego informatyce na Politechnice Warszawskiej. Więc potem przyszedłem na informatykę wieczorową i właśnie na wieczorowej zrobiłem inżynierię magistra i potem z wieczorowej przyszedłem na dzienne. I pamiętam, że jak właśnie w trakcie studiów odwiedziłem kiedyś Centrum Badań Kosmicznych, to stwierdziłem, to jest całkiem fajne miejsce, ale to było tak biedne miejsce, że ja po prostu stwierdziłem coś takiego, że Marcin, ty w życiu nie możesz zajmować się kosmosem w Polsce, bo ty z głodu umrzesz, a jak nie ty, to twoje żona i dzieci po prostu umrą z głodu. Jak kończyłem studia, to trochę się zaczęło zmieniać, bo myśmy wtedy już weszli do Unii Europejskiej, zaczęliśmy myśleć o wejściu do ESY, zaczęły się tu jakieś, wiesz, pojawiać się w tym pieniądze, więc jakby to wszystko się zaczęło rozwijać. I pamiętam, że mniej więcej na 2 czy 3 miesiące przed końcem moich studiów magisterskich, kiedy planowałem być po prostu informatykiem i zajmować się sieciami komputerowymi, to pojawiła się taka kartka papieru na takiej tablicy ogłoszeń, co się nazywa Hyde Park, po prostu wyrwana kartka w kratkę zeszytu, na której długopisem było napisane, chcesz zbudować satelitę, wyślij do mnie maile. I były takie, wiesz, karteczki odrywania z mailem, nie? No i taką karteczkę odrywałem, wysłałem i w ten sposób żeśmy założyli na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Elektroniki i Informatyki grupę, która się potem nazywała Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej. No i tam żeśmy właśnie realizowali takie projekty jak First Stepa czy Pebosata. Potem jak właśnie Centrum Badań Kosmicznych się rozwinęło, właśnie to nas podkupiło, jakby jak myśmy kończyli studia, właśnie to oni nas jakby zgarnęli do siebie. Tam zacząłem budować właśnie takie satelity, właśnie jak te właśnie pierwsze polskie dwa satelity Bright Heveliusz. Potem, po tych satelitach właśnie, kiedy właśnie Polska się rozwija tak, to był świetny okres, bo po prostu Polska się wtedy rozwijała niesamowicie fajnie. To było tak, że człowiek stwierdzał, że w zasadzie nie ma po co jechać do ESY, bo tu co roku masz rozwój. Niestety po wystrzeleniu tych dwóch satelitów nastąpiła stagnacja i w całym Centrum Badań Kosmicznych jakby skończyły się projekty, po prostu nie było nowych satelitów, były tylko budowanie komputerów bądź system zasilania, więc to były tematy, które już mnie nie tak interesowały i wtedy dla odmiany Creotech miał taki projekt, który się nazywał ISAT, chyba tak, ISAT, czyli to był taki satelita, który miał słuchać pozycji statków z kosmosu, właśnie system ICE.
No i po prostu przyszedłem właśnie do Kretechu, żeby zajmować się właśnie telekomunikacją, właśnie z całym działem radiowym, bo w zasadzie to był satelita telekomunikacyjny. Potem w Kretechu tak się rozkręciłem właśnie, że zaproponowałem tam Grzegorzowi Bronie zbudowanie platformy satelitarnej Hypersat, właśnie żeby wywrócić rynek w ogóle rynkowy, żeby Polska mogła coś zrobić żeby pojawiło się coś nowego na rynku. I w platformie Hypersat generalnie chodzi o to, że jest to platforma, która ma być podobna do CubeSatu, tylko dla większych satelitów, tylko że wszystko ma być open. Tak jak są takie duże platformy właśnie typu właśnie tam 50 kg, taką platformę oferuje na przykład ISIS, to oferuje tak samo GomSpace, SSTL z Anglii, ale to wszystko są platformy zamknięte, więc ja proponowałem, żeby zbudować platformę całkowicie otwartą i stworzyć nowy tort, i wyciąć sobie z niego kawałek ciasta. Gdzieśmy nawet dostali na to pieniądze i ten projekt zaczął się rozwijać. Niemniej w Polsce się wszystko tak strasznie jakoś powoli rozwija, że w międzyczasie właśnie obserwowałem sobie właśnie, co się dzieje na świecie i między innymi właśnie zobaczyłem sobie właśnie tego startupa, który właśnie tam zacząłem obserwować sobie, który strzela sobie z rakiety właśnie z Nowej Zelandii. Tylko wtedy to tak widziałem, wiesz, no, Nowa Zelandia, żeby się tam przyjechać, taki startup, który strzela jakieś takie małe rakietki, takie typu bursztyn, to bez sensu, nie? Ale tak mniej więcej po roku czy po dwóch, jak oni już tak strzelili, właśnie już chyba to był właśnie drugi start, kiedy wystrzelili właśnie rakietę i to wyniosły satelity w kosmos. Słuchajcie, okej, dobra, to już nie jest startup, to już jest taka sensowna firma, prawda? Pokazuje, że to działa. Więc złożyłem aplikację i poszło bardzo szybko, słuchaj. Po prostu po tygodniu dostałem odpowiedź z tego, że mam tego interwiu przez Skype'a, a tydzień później powiedzieli, zapraszam, nie? I tylko trzeba było jakoś z żoną ustalić, jak to tak, że właśnie pakujemy się i jedziemy na drugi koniec świata. Nie? To nie były łatwe decyzje, nie? No bo właśnie, wiesz, żona, dziecko, żona jeszcze w ciąży była w ogóle, więc w ogóle, wiesz, no ale powiem ci, że jak tu jestem, to w ogóle nie żałuję tej decyzji. Po prostu nawet nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, no. Mhm. Znaczy ja myślę też, że warto powiedzieć o tym, że jakby takich startupów, firm, które organizacji, które planują lub budują lub nawet próbują już wystrzelić małe rakiety jest bardzo dużo, tak? I wiele też osób się zastanawia po prostu, czy jest rynek na aż tak dużo dostawców tych, no, po angielsku to się ładnie nazywa launch capabilities, czyli tych możliwości wystrzeliwania jakichś ładunków. I dlatego myślę, że z punktu widzenia inżyniera, który chce się zatrudnić w jakiejś takiej firmie, to trzeba właśnie sprawdzić jakby jej wiarygodność i czy to, co oni robią, jest... No dokładnie, zwłaszcza, wiesz, co innego jest, kiedy jest się studentem, prawda, i można pojechać tam gdzieś na koniec świata, przykład zwiedzić co innego w Zelandii, a jak się firma opadnie, to po prostu wracamy i tyle, nie? A co innego, kiedy musisz spakować całe mieszkanie, dom, żonę, dzieci, wysłać wszystko kontenerem, żeby przepłynęło na drugi koniec świata i potem powrót też nie byłby taki prosty, nie? To jest jakby zupełnie inny sposób planować, dlatego jakby ja ten jakby startup sprawdziłem wcześniej, natomiast powiem ci, że no, ileś tych startupów powstaje, one powstają i upadają, tak, że jest coś szczególnego w firmie Rocket Lab, że właśnie, że tej firmie się udało. Jedną pewnie z przyczyn jest to, że to jest firma amerykańska i po prostu ma zamówienia, które płyną ze Stanów. Jeżeli Polska chciałaby się rozwijać, to po prostu Polska musi mieć pomysł na chcieć po prostu rozwijać takie technologie i po prostu i powinny też takie pieniądze płynąć. Bo sam biznes jakby nie działa kosmiczny tak jak generalny biznes działa, także po prostu, że są klienci, masz jakąś ofertę i tak dalej. Nie, najpierw trzeba po prostu wytworzyć ogromny know-how, które jest bardzo kosztowne, na nie trzeba po prostu wyłożyć mnóstwo pieniędzy,
I wtedy to działa. A dodatkowo jeszcze firma Rocket Lab ma w sobie to coś właśnie, co spodobało właśnie, że się im udało. Że kilku firmom się nie udało, one zbankrutowały, nie udało im się zbudować rakiety, która byłaby w stanie wynieść siebie plus jeszcze payload, a w firmie Rocket Lab się to udało. Nie wiem, czy to jest to, że na przykład, że ona jest zrobiona właśnie z włókna węglowego, może to jest właśnie jakaś zmiana, a może dlatego, że jest w Nowej Zelandii, która właśnie, która daje taką możliwość, że tu jest dość czyste niebo i można bardzo łatwo startować. Nie to, co w Stanach, gdzie po prostu samolotów jest mnóstwo, a tu po prostu tych samolotów prawie nie ma, więc jakby jest dużo łatwiej strzelać po prostu rzeczy w kosmos. Może jest to na przykład to, że Nowa Zelandia jest słynna z tego, że ma na przykład, nie wiem, bardzo dobry przemysł jachtowy właśnie i inżynierowie, którzy projektują właśnie jachty, potem świetnie się mogą sprawdzać właśnie przy budowaniu właśnie rakiet. Tego nie wiem, ale no wiem na pewno, że im się to udało i po prostu teraz po prostu to idzie po prostu jak wodospad, po prostu wiesz, projekt za projektem, ja po prostu mówię, aż się cieszę sami, że jakiś projekt mi spada z tapety, bo mam wreszcie jakieś okienko, że mogę coś tam wrzucić nowego. No. Mhm. Czyli zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że Rocket Lab to jest taki mniejszy SpaceX? Tak, to jest dużo mniejszy SpaceX. Rocket Lab ma paręset osób, SpaceX ma parę tysięcy osób, więc to jest jakby rząd wielkości w ogóle inny. Nie? Też jest na przykład, jeżeli na przykład spojrzymy na rakiety, to Rocket Lab jest w stanie za cenę jednej rakiety Falcon wystrzelić, ja już nie pamiętam, ale to powiedzmy gdzieś około 10 rakiet z takich właśnie Electron, a jednocześnie jedna rakieta Falcon jest w stanie zabrać wszystkie payloady, które by się tam zmieściły na 20 czy 30 rakietach Electron. Więc to są trochę inne rynki, jakby właśnie wykorzystywanie niszy. Jednocześnie Elon Musk jakby nie celuje w ten rynek, tylko właśnie celuje coraz większy, więc my spokojnie tutaj się możemy rozwijać. Chociaż niektórzy twierdzą, że jeśli po prostu jakby tą cenę startu zbije SpaceX i będzie w stanie ładować do swojej gigantycznej ładowni Starshipa po prostu bardzo dużo ładunków, no to też jakby może podebrać troszeczkę tych klientów na te mniejsze satelity. Ale wiesz co, no w tej chwili też może zabierać po prostu satelity w dowolnych ilościach po prostu jako ładunki, ale tak jak mówiłem, te satelity nigdy nie polecą jako główny ładunek, czyli one nie zdecydują, gdzie mają polecieć, nie zdecydują, kiedy mają polecieć i też nie mogą sobie zagwarantować, że polecą sobie same. I na przykład nikt inny z innego zespołu nie będzie oglądał twojego satelity. I to jest różnica, czy jedziemy autobusem, czy zamawiamy sobie limuzynę, która was zawiezi tam, gdzie sobie życzymy, nie? Myślę też, że to jest bardzo dobre porównanie. Super. Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo oprócz tego, że masz pracę teraz w Rocket Labie, wcześniej w innych firmach, organizacjach, to jeszcze udzielasz się na polu popularyzacji wiedzy i tworzysz kanał Inżynieriada. Skąd to się wzięło? Co tam się dzieje? I jaki jest pomysł na to? Wiesz co, moja historia w ogóle z popularyzacją nauki zaczęła się w zasadzie od projektu Bright.pl, czyli właśnie tych dwóch polskich satelitów. Kiedyśmy zaczęli je budować, tak stwierdziłem, że kurna, bo to był historyczna rzecz w Polsce. Żeśmy budowali dwa pierwsze naukowe satelity, to było tworzenie historii. I miałem tylko inżynierów dookoła siebie, którzy po prostu budowali tą platformę, nikt jakby tego specjalnie dokumentował. Nie? Oczywiście były robione jakieś techniczne zdjęcia, były jakieś tam otwarcia, ale jakby sam ten proces nie był filmowany, tak? No bo w Polsce nie ma jeszcze takiego miejsca na taki PR, nie ma funduszy, żeby w ogóle taki PR robić. Więc wiedziałem, że kurwa, to tak nie może być. Więc zacząłem po prostu, przyniosłem swoją prywatną kamerę i po prostu zacząłem kręcić po prostu takie odcinki, które nazywało się wtedy Bright TV. W sumie chyba zostało nakręcione z 40 odcinków jakoś tego, tak? I no, jak oglądam pierwsze odcinki, to jest jakiś koszmar, nie? Wiesz,
To jest totalna amatorszczyzna, nie? Czy myślę, że każdy kto po prostu zaczynał coś nagrywać i zaczął to publikować, to jak spojrzy na to pierwsze, to po prostu... No właśnie tak to było, nie? I pamiętam, ta kamera nawet nie miała wejścia mikrofonowego, więc musiałem, pamiętam, że na przykład w labach byłem, to musiałem się drzeć, żeby tam, wiesz, ten mikrofon przekrzyczeć i przez te wszystkie maszyny, które tam churgotały dookoła i tak dalej. Ale materiał powstał, tak? I to w tej chwili potem z tych materiałów powstawały jakieś wrzutki do telewizji i tak dalej, wiesz, materiały historyczne. Nikt inny tego po prostu nie miał okazji nagrywać. A w międzyczasie w Polsce pojawił się taki konkurs, który nazywa się Fame Lab. To jest konkurs międzynarodowy z bazy w Anglii, ale w Polsce właśnie polską edycję opiekuje się tym Centrum Nauki Kopernik. I właśnie koledzy mnie właśnie wykopali na ten konkurs, mówię, słuchaj, to idealnie się tego nadaje, że właśnie masz 3 minuty opowiedzieć właśnie przed mikrofonem właśnie co ciekawego robisz i tyle. No i ja poszedłem, no, udało mi się nawet wygrać ten konkurs właśnie w trzeciej edycji. Co ważne, właśnie w czasie tej edycji pomiędzy półfinałem a finałami było takie szkolenie właśnie z tego, jak się prowadzi właśnie prezentację, jak się w ogóle prowadzi właśnie taką popularyzację nauki. I to tak naprawdę wychodzi na to, że w ciągu 2-3 dni możesz nawet, naprawdę każdego nauczyć, tak? Że każda osoba jest w stanie osiągnąć jakieś, powiedzmy, 70% standardu takiego popularyzatora nauki, bo to po prostu wiedza. I oczywiście dostajesz jakieś 20-30% po prostu na talent, że trzeba mieć jakąś tam naturalną chęć gadania sobie albo opowiadania o tym wszystkim. Niemniej jakby to dało mi pewne jakby taką bazę do tego wszystkiego. No i potem jakby zacząłem sobie jakoś tak układać, właśnie jak stwierdzałem, że już tak coraz więcej wrzucam do tego Bright TV, jakichś odcinków, które nie dotyczyły samego Bright, tylko jakichś w balonach, a to wrzucałem sobie jakieś tam, na przykład o innych satelitach, no to stwierdziłem, że może sobie stworzymy jakiś taki serwis jakby cały tego wszystkiego i na początku to się nazywało Marlab, a potem po prostu utworzyłem serwis, który się nazywa właśnie Inżynieriada i w nim jeszcze w ogóle było takie skupienie na tym po prostu, że istotna byłaby treść, a już jakby jakość jest, nie była aż tak istotna, bardziej mi zależy na tym, żeby można było te materiały tworzyć, tak, żeby ludzie mogli, jak to się mówi, to był standard good enough, ale za to, żeby było treściwie, prawda, i żeby było często się to pojawiało. I też tych odcinków tam jest, tam nie, ze 100 już jakoś tak mi się tam wygenerowało. To można sobie znaleźć na stronie inżynierady.pl. A jak przyszły dzieci, to niestety mój czas jest po prostu... Tego się po prostu nie da opowiedzieć. Ja po prostu mam... Jeżeli ktoś jest w stanie sobie wyobrazić, że nie wiem, po pracy zajmuje się czymś tam, nie wiem, idzie z kolegami na piwo, a w weekendy na przykład jeździ sobie gdzieś tam na rowerze i tak dalej, to mnie się udaje w ciągu tygodnia wygospodarować godzinę. Godzinę na jakieś swoje rzeczy i to czasami jest, na przykład właśnie teraz tą godzinę zużywam z tobą, nie? Właśnie to znaczy, że w tym tygodniu nie pogram na gitarze, a jak w innym tygodniu pogram sobie przez godzinę na gitarze, prawda, w weekend, to na przykład już na przykład nie zmontuję czegoś tam, nie wiem, nie naprawię jakiejś sobie radia albo w tym stylu. Więc w momencie, kiedy musiałem jakby zacząć czas dzielić po sobie na opiekę nad dziećmi, stwierdziłem, że jakoś te 3 lata trzeba przeżyć, bo to podobno właśnie 3 lata jest najgorsze właśnie, kiedy trzeba po prostu na dzieciaki patrzeć non-stop. No i wtedy jakby coraz mniej było filmów, bo filmy wymagają pracy. Mimo tego, że mam bardzo fajny zespół, który po prostu, mimo że ja już tylko nagrywam te materiały, a zespół je na przykład montuje, no to nawet nie mam czasu na nakręcenie tych materiałów. Mam mnóstwo w głowie pomysłów, nie mam czasu, żeby je nagrywać. No to zacząłem nagrywać podcasty, tak jak ty zaraz nagrywasz podcasty. I do tego wykorzystuję jeszcze w ogóle taką technikę, że wykorzystuję platformę Zello, na której się rozmawia tak, jakby się gadało przez radio, czy CB radio, coś w tym stylu, że tylko jedna osoba w danej chwili mówi i inne w tym momencie nie mogą rozmawiać. Po prostu to jest tak zwany half duplex.
A dzięki temu na przykład ja mogłem mówić, coś zadawać pytania swoim gościom, goście mi odpowiadali, ja w tym czasie mogłem na przykład zmieniać pieluchę, albo na przykład uciszać córki, bo zaczęły się z tobą bić, albo coś w tym stylu. Jeśli nawet się pojawiły właśnie jakieś takie sytuacje, to taki, ponieważ jakby nie mówimy jednocześnie, bo te rozmowy są jakby przerwane, to łatwo jest potem wraz czego jakiś fragment, jakieś takie hurgoty właśnie wyciąć. I wbrew pozorom, chociaż wydaje się, że dyskusja jest taka dość, może się wydawać drętwa taka, że nie ma tylko dupleks, tylko jest half dupleks, to jak się potem zapuści feed, że wycina się wszystkie pauzy, to okazuje się, że dyskusja idzie bardzo, bardzo tak wartkim tym tematem. A dodatkowo jeszcze na, to było w takim stylu studio otwarte, czyli naprawdę każdy mógł dołączyć i naprawdę uczestniczyć, zadawać pytania gościom. To był, wiesz, taki pomysł na to. I też takich odcinków jest tam, nie wiem, z 20, z 30. I też ostatnio nawet na to nie mam czasu, kurna, bo to no, trzeba się, no nie można nad żywioł iść, trzeba się trochę mimo wszystko przygotować właśnie, czyli na przykład tą godzinę poświęcić, żeby widzieć, jakie pytania zadać gościowi. Więc w tej chwili w zasadzie czasami się udaje po prostu porozmawiać z ludźmi. Także po prostu, że właśnie rano sobie włączam mikrofon właśnie na Zello i sobie tam po prostu rozmawiamy. Coś tam, no, chociaż też mi się ostatnio też udaje też nie być tam po prostu, bo też nie mam czasu. Więc tutaj myślę, że do wszystkich słuchaczy czy też widzów gorący apel o to, żebyście właśnie docenili to, że tutaj Marcin poświęca swój bardzo cenny czas na rozmowę tutaj na WinMoreSpace i jakieś tam właśnie łapki w górę, czy po prostu pozytywne komentarze i recenzje, jeśli uważacie, że ta rozmowa jest ciekawa. No i też na stronę inżynieriada.pl. O właśnie, bo powiedz mi, to jest bardziej teraz, ja cię bardziej kojarzę jako kanał na YouTubie, ale rozumiem, że to też był, też był blog i jakby na tej stronie po prostu jakby to zbiera wszystko, tak, co robisz. Znaczy to jest tak, znaczy inżynieriada.pl to jest po prostu taki agregator, który przekierowuje na wszystkie jakby źródła. A wszystkie materiały w zasadzie można, bo to w ogóle prawie nie piszę, chociaż trochę jest jakiś takich na przykład wrzutek, wiesz, jest grupa na Facebooku, gdzie na przykład są jakieś tam newsy wrzucane, na przykład, wiesz, jeżeli coś ciekawego się dzieje na przykład w Rocket Lab, to tam mogę właśnie wrzucić tam jakąś informację taką na świeżo. Jest strona, taki fanpage, gdzie można właśnie sobie poczytać, na przykład wiedzieć na przykład, że są nowe odcinki jakieś inżynieriady wrzucone. Jest, jak zacząłem kręcić podcasty, no to też automatycznie oprócz YouTube'a też się pojawiły te materiały na przykład na Spotify'u czy SoundCloud'zie, więc jakby tych jakby materiałów jest źródło, też staram się trochę też zmieniać, tak, bo jakby no, to jest moje hobby, zawsze traktuję właśnie niestety nisko priorytetowo właśnie, że jest to moje hobby, jednocześnie musi mi to nie sprawiać przyjemność, gościom sprawiać przyjemność, więc czasami się trochę zmienia, czasami więcej jest filmów, czasami więcej jest właśnie podcastów, a czasami jest na przykład tylko zwykłego gadania. Mhm. Oczywiście wszystko to podlinkujemy w opisie do tego odcinka. A jakby mówiąc o tych osobach, które słuchają, gdyby ktoś właśnie ze słuchaczy chciał pójść w twoje ślady i znaleźć pracę i zostać inżynierem związanym z kosmosem, pracować przy bardzo jakimś ciekawym projekcie, to jak może do tego dojść? Zakładamy, że na przykład teraz ta osoba ma 22 lata, powiedzmy studiuje i co ona powinna zrobić jeszcze oprócz tych studiów może, aby mieć takie możliwości? Wiesz co, to jest tak. Zacznijmy od tego, że bo to pytanie bardzo często pada, pojawia się w ogóle często pod różnymi odcinkami właśnie w inżynieriadzie. Są studia takie gdzieś tam kosmiczne, nie wiem, można się wybrać, ale przyznam się szczerze, że chyba nie znam nikogo, kto by kończył studia kosmiczne i się zajmował przemysłem kosmicznym. Może jest, ale na przykład nie załapałem tego. Nie? Generalnie jest to bardzo rzadkie. Trzeba pamiętać, że kosmos to jest temat rzeka, znaczy zajmuje się wszystkim. Czyli jeżeli jesteś elektronikiem, możesz projektować płytki. Jesteś radiowcy, możesz projektować systemy komunikacji. Jesteś matematykiem, możesz na przykład liczyć trajektorię orbit. Jesteś biologiem, możesz wymyślać eksperymenty. A jesteś astronomem, możesz wymyślać eksperymenty. Więc jakby
każda dziedzina jakby nauki jest w stanie jakby tutaj się zająć, jakby znaleźć sobie jakąś tam niszę w tym wszystkim. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, no to po prostu powinien zacząć robić projekty. Też na przykład teraz mówię, że większość moich kolegów miało większe bądź mniejsze problemy na studiach. Więc to wcale nie jest tak, że właśnie, że inżynierami kosmicznymi zostają po prostu prymusi. Bardziej ci, którzy po prostu, którzy się wszystkim interesują, tylko właśnie nie studiowali. Chociaż też należy też zwrócić uwagę, że polskie studia, przynajmniej w moim przypadku do poziomu magistra, to jest takie, tak naprawdę bardziej przypomina szkołę niż studia. Dopiero jak zacząłem robić tytuł doktora, nagle się okazało, że mogę zacząć studiować, tak? Czyli że jakby zagłębiać się w jakieś tematy, no studiować, tak? A nie po prostu, że masz materiał, trzeba wykuć egzamin, prawda, ten kolokwia, laborki i aby do przodu, prawda, i zbieramy punkty, nie? To właśnie to nie są studia, to jest po prostu szkoła, po prostu, żeby stworzyć inżynierów, czy szkoła, nie wiem, informatyków, programistów. Natomiast studia rzeczywiście w Polsce zaczynają się dopiero na poziomie doktora. Ale też od razu mówię, że nie trzeba być doktorem, żeby właśnie skończyć, żeby zacząć budować satelity. Mam kolegę bardzo całkiem dobrego, który nawet studiów nie skończył oficjalnie, czy skończył studia, chyba nie zrobił tego, nie zrobił magisterki. I zajmuję się kosmosem, tak? Więc jakby tutaj też są możliwości. Często na przykład w NASA się pokazują właśnie taki goście, na przykład, że są, jak pokazuje na przykład t-shirt, to ma na przykład mnóstwo tatuaży na sobie, więc są jacyś ludzie, jak to się mówi, gdzieś tam czasami z marginesu gdzieś przychodzili, ale mieli pasję. I to jest najważniejsze, po prostu trzeba mieć pasję, trzeba kochać to, co po prostu właśnie, żeby chcieć być właśnie w tym przemyśle, żeby robić kosmos, no bo pracy jest mnóstwo, pracy jest ogromnie dużo, trzeba czasem dużo dokumentacji wygenerować, albo trzeba dużo zaprojektować i jeżeli się po prostu tego nie kocha, to znienawidzi się to po prostu, bo siedzi się czasami długo w pracy, czasami właśnie trzeba pojechać gdzieś w jakieś dziwne miejsca, no, okazuje się, że ten światek nie jest jakiś wcale duży i jak się jeździ na przykład na konferencję, to się okazuje, że ludzie się zaczynają spotykać w tym samym wąskim gronie. Jest dostęp niby do dużych pieniędzy, ale no też te pensje są okej, ale to też nie jest się jak rokiem, zapewne jak bycie zwykłym informatykiem dałoby się zarobić więcej, tak? Ktoś chciałby na przykład tłuc bazy dane, SAS-y, prawda, jakieś tam operacje bankowe, to prawdopodobnie jest zwanie i to jest łatwiejszy sposób na zdobycie pieniędzy. Więc trzeba po prostu chcieć i trzeba próbować, trzeba robić różne projekty dookoła, nie tylko to, co na studiach. No i poszukać najbliższego jakiegoś ośrodka, który się właśnie takim rzeczem zajmuje i próbować tam dostać. Jeżeli jest się studentem, to na przykład warto spróbować skorzystać w ESIE w takiego programu YGT. To jest dla młodych naukowców, znaczy dla osób, które skończyły tytuł magistra albo są na ostatnim roku i właśnie i chcą pojechać na takie praktyki do Europejskiej Agencji Kosmicznej na rok czy dwa, jakoś tak to się tam dzieje. To jest bardzo dobry start. Też na przykład, jeżeli ktoś robi studia, to ja bardzo, bardzo polecam rzecz, którą właśnie uważam, że w mojej karierze jest największy błąd, że zrobiłem inżyniera, magistra i doktora na tej samej uczelni. To tak się nie powinno robić. Po prostu jeszcze powiedzmy inżynier, magister, powiedzmy, bo to często jest jakby kontynuacja tych samych studiów, jest okej, ale na doktorat zupełnie inny kraj, zupełnie inna uczelnia, żeby zupełnie nowe spojrzenie w ogóle na ten temat zrobić. Nauczyć się czegoś nowego, tak, bo to owszem, studiujemy, ale cały czas się kręcimy w tym samym towarzystwie i to ważne jest właśnie, żeby zmienić towarzystwo, tworzyć sobie jakąś kontakty sobie w świecie. Więc to jakby to... I być gotowym na podróże. Okej, super. Znaczy myślę, jestem ciekaw, jak to się zmieni ze względu na tą sytuację wirusową, ale myślę, że na pewno taka zmiana środowiska to jest bardzo, bardzo może być owocna jakby w takim po prostu podejściu do życia, do świata. Ja po prostu na pewno się zmieniłem przez to, że nie wiem, 7 lat mieszkałem w Hiszpanii. Jakby pewne rzeczy później teraz jak wróciłem do Polski, pewne rzeczy doceniam, pewne nadal mnie irytują, ale na pewno nie jest tak, że jakby wszystko jest... że biorę to co jest tak, że tak powinno być, tak?
bo w każdym kraju albo nie wiem, właśnie na jednym uniwersytecie albo na innym coś się robi inaczej, wtedy się zastanawiasz, dlaczego się robi tak, a inaczej i myślę, że to jest bardzo wartościowe. No i poza tym jeszcze uczysz tego właśnie, że Facebook i telewizja kłamie i okazuje się, że jak pojedziesz do innych krajów, to okazuje się, że często te same problemy, albo że ludzie są życzliwsi, albo że jest zupełnie inaczej niż się wydaje. Więc to ja mówię, warto podróżować, warto zmieniać środowiska i nie tylko właśnie na wakacje, ale właśnie pojechać choćby nasz gdzieś na miesiąc, na dwa. Ja swego czasu na przykład pozostałem, udało mi się zdobyć bilet w programie Top 500 Innovators i pojechać na przykład na dwa miesiące do Stanów właśnie na Uniwersytet Berkeley. I tam na przykład studiowałem biznes innowacji. To też zupełnie, wiesz, podejście do świata, mówisz, ale to zupełnie inaczej to ten świat działa niż to w Polsce, to się, wiesz, skupiamy na jakichś rzeczach, a teraz ja mówię, po prostu zostaw, to w ogóle to jest bez sensu, nie? To w ogóle, to szkoda w ogóle tylko marnować czas i energię, po prostu zajmij się czymś innym. Mhm. A propos czasu i energii, no już wiemy to, że masz go teraz bardzo mało akurat, ale czy poza tym na przykład interesujesz się jakby całą przemysłem kosmicznym, tym co się dzieje w tej chwili na świecie, czy na przykład nie wiem, obserwujesz program Artemis i tak dalej, próbę powrotu na Księżyc? Wiesz co, obserwuję trochę, natomiast jakby nie jestem, daleko mi do jakby do bycia ekspertem w tym temacie, chociaż oczywiście jakby jak siedzisz jakby z drugiej strony, to też pewne rzeczy, które są na przykład, oglądasz na przykład jakieś przedstawienia PR-owe i od razu wiesz, że to jest trochę inaczej niż tam jest pokazywane, tak? Wiesz, jaka jest rzeczywistość. Więc trochę się tym interesuję, chociaż należy pamiętać, że jakby jeżeli gdzieś jest pokazane na przykład, że ktoś wysyła satelity jakiegoś telemetycyjnego, to ja wtedy się zdecydowanie bardziej mi się na tym gdzieś tam mieć klawki otwiera, niż ktoś mówi na przykład, że gdzieś jakąś tam misję, choć oczywiście, nie wiem, start pierwszego Dragona z ludźmi, oczywiście, że oglądałem i tam patrzyłem, co się dzieje, nie? A ty uważasz, że na przykład jeśli mielibyśmy wysyłać astronautów, to powinniśmy ich najpierw wysłać na Księżyc, czy od razu już na Marsa? Ach, wiesz co, to są zupełnie dwa różne cele. To są zupełnie jakby dwa inne tematy. Na Księżyc lecimy po to, żeby zabrać HEL-3 i w zasadzie nie ma innego celu tam, żeby tam latać. A na Marsa lecimy po to, żeby tam założyć w zasadzie nowe państwo i ewentualnie jak na Ziemi się już to nie da żyć, po prostu to przenieść po prostu się na Marsa. Więc jakby to są... I jeszcze taka w sumie ciekawostka, są jakby to przeciwne cele, bo jeżeli uda się ten HEL-3 pozyskać z Księżyca, bo na Ziemi jest go chyba coś około 10 kilogramów, na Księżycu mówi się o setkach tysięcy ton, więc dla tych niewtajemniczonych HEL-3 będzie służył do zasilania naszych przyszłych reaktorów termojądrowych, które będziemy na Ziemi wytwarzali energię. One jeszcze nie istnieją, ale to jest kwestia kilku najbliższych lat, mniej więcej od 50 lat. Ale kiedyś zadziałają i jak zadziałają, to jakby energia i inny sposób tworzenia energii będzie po prostu absurdalny, drogi, albo po prostu to będzie tanie. Niemniej to paliwo właśnie z Księżyca podejrzewam, że będzie wykorzystane i wtedy po prostu będziemy latali jak ciężarówkami. A jeśli to zadziała, no to w ogóle może ochronimy tą cywilizację na Ziemi, prawda, zatrzymamy efekt globalnego ocieplenia i będzie da się żyć, a jak się nie uda, no to trzeba się w końcu będzie wynieść, tak, bo czy to się komuś podoba, czy nie, to za lat 100 czy 200 po prostu życie na Ziemi powoli zacznie być bardzo nieprzyjemne. I o ile oczywiście ciebie czy mnie to pewnie jeszcze nie dotyczy, to już dzisiaj mówimy o tym, że się podobno urodził pierwszy tam 150-latek czy pierwszy 200-latek. Życie będzie coraz dłużej. No i się okaże, że może się okazać, że będzie to bardzo przykre życie, bo nie wiem, pod ziemią być albo w tym stylu. No takim przykładem jest to, że właśnie taki efekt cieplarniany wystąpił na Wenus. Tam na Wenus powinna być standardowa temperatura około 100 stopni, a przez efekt cieplarniany mają 400, tak? I jest po prostu koszmar. No.
Chociaż podobno życie istnieje. No to trzeba, teraz myślę, że następne pokolenie inżynierów, czy to, które już teraz na przykład się kształci, będzie budować sondy kosmiczne, które będą badać teraz uważnie i dokładnie tą Wenus, i też to będzie spore wyzwanie, żeby coś tam zbudować. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Wenus, to po prostu będzie teraz wyścig. Teraz na pewno będzie wyścig, po prostu, żeby tam kto pierwszy, ten lepszy. Właśnie i zobaczyć, co tam naprawdę się dzieje w tym Wenus, bo tak naprawdę polecieli tam Rosjanie dwa razy z bardzo starą sondą, która cyknęła fotkę. To w ogóle była mega konstrukcja. Tam na Wenus są dwa problemy. Temperatura 400 stopni, żaden normalny komputer nie chce żyć w takiej temperaturze i dodatkowo atmosfera zawierająca dwutlenek węgla i siarkę, co powoduje, że w zasadzie pada na ciebie deszcz siarkowy, jako kwas siarkowy i tak dalej. Każda normalna rzecz po prostu jest tam po prostu wyżerana. No. Nie da się żyć w środku akumulatora, tak? Ołowiowego. Więc sonda Venera, która tam wylądowała, miała taki myk po prostu, że podczas lotu miała wielki zbiornik z wodą, w kosmosie jeszcze go chyba sobie zamroziła na lód i następnie wylądowała i cała elektronika była chłodzona za pomocą tego lodu. Jak się po prostu lód zamienił na wodę, a potem wygotował, to po prostu wszystko szlak trafiło tak. I wiek jest taki, że sonda chyba działała z 2 godziny, zrobiła może 1 czy 2 fotki i na tym się skończyła jakby nie działała, bo jeszcze musiała oczywiście wylądować, jeszcze jakieś tam próbki pobrać itd., itd. I jeszcze potem przesłać tą fotkę na Ziemię, bo to jeszcze były czasy, kiedy to było bardzo trudne i kłopotliwe. A teraz, i ponieważ było to bardzo trudne, więc nikt nie latał, ale jak się okazało, że tam może coś jednak być, bo to też trzeba pamiętać, że to jest na razie oznaka, tak? Oznaka, że tam może być, to nie znaczy, że już żeśmy wykryli to życie, no to pewnie kilka misji tam poleci, nie? Tutaj właśnie zawsze śmiejmy, że szef właśnie firmy Rocket Lab, Peter Beck, zawsze mówił, że chciał polecieć na Wenus i na coś, zanim zostało to ogłoszone właśnie o tym domniemanym życiu na Wenus, to tam mówił właśnie, że planowaliśmy polecieć tam w roku 2003, czy jakoś tak. Zobaczymy, co teraz będzie, nie? Bo może się okazuje, że wrócę w poniedziałek i wiesz, ja tutaj wiesz, będzie coś tam, rób co chcesz, prawda, ale mamy mieć łączność z Wenus, więc to wiesz, ludzie może być to. Ale to dobrze, to ja myślę, że to jest wspaniałe, że właśnie żyjemy w takich ciekawych czasach, gdzie coś się właśnie z tym kosmosem dzieje i są takie nowości i możemy albo to tworzyć, współtworzyć, albo tym po prostu się pasjonować, inspirować, więc myślę, że to jest świetna sprawa. I my tutaj troszeczkę zeszliśmy już na takie tematy właśnie science fiction i moje ostatnie pytanie jest do ciebie takie. Czy ty czytasz albo oglądasz albo filmy, książki, seriale i które warto też zobaczyć oprócz tych najbardziej oczywistych? Czy masz jakieś takie swoje ulubione? Może to się wydawać dziwne, ale w zasadzie jedynym serialem takim kosmicznym, który obejrzałem od początku do końca jakby z dużą chęcią, to były Gwiezdne Wrota, które nie używały żadnych statków do latania. Przepraszam, ostatnia część używała statku do latania, ale a wszystkie to, co używały, tylko wrótła się do przenoszenia się między tymi światami. Więc jakby ten serial mi jakoś wyjątkowo podszedł. Star Trek w ogóle, czy Gwiezdne Wojny, jakoś strasznie słabo mi to podchodzi. Po prostu to jest taki zbyt duża ilość humanizmu w tym wszystkim i jakiegoś takiego zbyt bajkowego świata. Ileś ludzi chwali sobie Interstellar. Nie, Interstellar się jakoś nie podchodzi. Pamiętam, że pierwszy raz jak oglądałem, to chyba 2 razy zasnąłem podczas niego. Więc tak. Ja obejrzałem go tylko dlatego, że ktoś mówi, słuchaj, bo tak, ktoś chciał właśnie jakiś wywiad właśnie ze mną zrobić właśnie w radiu, właśnie chyba w Tok FM-ie, właśnie coś tam, co sądzę na radiu Interstellar. Ja mówię, na temat czego? Tak, więc ten? Tak, ale na przykład bardzo polecę Marsjanina. Marsjanin jest bardzo fajnie zrobiony. Tak, jest rzeczywiście zrobione z takiego, jakby inżynier myślał. To jest film. Nie? A jeszcze z takich rzeczy, które na przykład mogą być nieoczywiste, to kiedyś na przykład była taka seria, a nie jestem pewien, kto to zrobił, to pewnie jakieś Discovery Channel albo coś w stylu, Z Ziemi na Księżyc. Czyli najpierw był film pod tytułem Apollo 13 z Tomem Hanksem,
A jak to się ludziom spodobało, no to zrobili za taki 10-odcinkowy serial z Ziemi na Księżyc, gdzie po prostu pokazane jest, jak oni właśnie przygotowywali właśnie misję na Księżyc. I to jest bardzo podobne w zasadzie do tego właśnie serialu z Apollo 13, tylko bardziej realne, tak? Bo Apollo 13 mimo wszystko jest taką zrobioną trochę zaczarowaną tą historią, znaczy jest taka zrobiona bardzo dynamicznie, natomiast rzeczywistość jest, rzeczywistość była bardzo ciemna i cicha, natomiast tutaj to się wszystko działo jakoś tak dużo, dużo szybciej, a w tym serialu wszystko jest jakoś pokazane w kawałkach i tak bardziej rzeczywiście. Nie, to było ostatnie moje pytanie, więc ogromne, ogromne dzięki, Marcin, za twój czas. Za twój czas z tutaj właśnie z antypodów. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś znajdziemy czas, aby porozmawiać i że po prostu w tym Rocket Labie będą kolejne wspaniałe rzeczy się działy. No to jest na pewno złe. Znaczy, nie mogę o tym mówić, ale wiem, że to się będzie działo, nie? Więc to naprawdę jest historyczne miejsce. Mhm. Dziękuję. Raz jeszcze. Wielkie dzięki. Dziękuję. To była przyjemność. Ja uwielbiam właśnie gadać, zwłaszcza właśnie do jakichś radii, z radiami rozmawiać. Po prostu to jest rzecz, która mnie relaksuje. Super. Dziękujemy bardzo. Cześć. Trzymajcie, hej. Pozdrawiam wszystkich.